Maja Strzałkowska, autorka serii książek i audiobooków dla dzieci z serii Julka i Szpulka. Dzisiaj w ramach cyklu Rodzice po godzinach rozmawiam z Pauliną Szomko o tym, jak dostosować edukację, jak ją stworzyć, aby była dopasowana do dzisiejszych czasów i kim jest nauczyciel bliskościowy. Zanim Cię przedstawię, Paulino, to chciałabym podziękować tym osobom, które nas oglądają i słuchają, za to, że subskrybujecie ten kanał. Bardzo proszę, lajkujcie, komentujcie, algorytmy to lubią, aby ta rozmowa trafiła do jeszcze większego grona rodziców, którzy chcieliby świadomie wychowywać i edukować też swoje dzieci. Będzie mi też miło, jak kupicie mi kawę na Buy Coffee Tu, ponieważ ten podcast prowadzę całkowicie bezpłatnie, nie pobieram za to żadnego honorarium, więc będzie mi miło, jeśli kupicie mi kawę, żebym miała energię na tworzenie kolejnych odcinków. A książki i to, co tworzę, możecie znaleźć na oficjalnej stronie julkaszpulka.pl. Tam też jest zapis na newsletter, abyście mogli na bieżąco śledzić rozmowy w ramach podcastu, czy to, co aktualnie tworzę dla dzieci. Paulino, bardzo dziękuję, że się zgodziłaś na rozmowę. Cześć Maja, to ja dziękuję za zaproszenie. Wakacje, prawie. Nauczyciele, słyszałam, wakacje mają dopiero w lipcu. I to nie są wakacje, tylko urlopy. Właśnie, urlopy, tak, które tak gdzieś tam są bardzo często nam wypominane niestety, ale tak, zgadza się. Ja już swoje sprawy zamknęłam, także ja już odpoczywam. To dobrze. Słuchajcie, ale nie przedstawiłam Pauliny. Paulina jest nauczycielką języka angielskiego w szkole podstawowej, mamą 6-latka, ale też wdrażasz bardzo ciekawą rzecz, ideę rodzicielstwa bliskości do środowiska szkolnego. Prowadzisz też profil na social mediach, szczególnie aktywna jesteś na Instagramie i znajdziemy tak, cię pod nazwą Nauczycielka Bliskościowa. Ta nazwa mnie zafascynowała, słuchajcie, obserwuję Paulinę już jakiś czas i dlatego postanowiłam cię zaprosić tutaj, aby porozmawiać, bo temat edukacji wydaje mi się jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o proces wychowania naszych dzieci, bo jest to, dzieci spędzają większość czasu swojego w tygodniu w szkole jednak. Ale też realizujesz pewną misję i to jest idea edukacji opartej na bliskiej relacji, uwzględniającej potrzeby uczniów. Brzmi pięknie, tak. Brzmi ale pięknie, chyba to nie jest łatwe. Bardzo dobrze mi przedstawiłaś. No nie, nie jest, ale wszystko to, co powiedziałaś, dokładnie spina się z tym, co robię na co dzień. Także fajnie, że wyciągnęłaś takie podstawowe te rzeczy gdzieś tam z mojego profilu i z mojej strony internetowej. Ale no tak, uważam, że jest to coś, co jest bardzo ważne w środowisku szkolnym, a czego niestety bardzo brakuje. Ogólnie powiem Ci, że tak cofając się właśnie trochę lat wstecz, kilka lat wstecz, właśnie kiedy urodziłam dziecko i tamten rok byłam właśnie z nim w domu, a bardzo chciałam właśnie iść do pracy, do szkoły, no to właśnie czytając w tym czasie wiele o rodzicielstwie bliskości, opartym właśnie na zaufaniu, na empatii, na akceptacji, też takich trudnych rzeczy, jak właśnie gdzieś tam te trudne emocje dziecka, no pomyślałam sobie, że to jest to, co naprawdę chciałabym przenieść do środowiska szkolnego i to jest to, co chciałabym sprawdzić, czy w ogóle właśnie da się tak naprawdę zastosować w tych trudnych warunkach szkolnych. Ale okazało się, że tak. Także tutaj myślę, że pełen sukces tak naprawdę jest i udaje mi się właśnie to ciągnąć już 5 lat, także tyle lat, ile pracuję w szkole. Właśnie tak chciałam Ciebie jeszcze poprosić, abyś przybliżyła, czym jest w ogóle rodzicielstwo bliskości, bo być może nie każdy sobie zdaje sprawę, na czym ono tak polega, jakbyś mogła tak króciutko nam tutaj wyjaśnić. No to właśnie myślę, że tak najkrócej i najprościej to właśnie mówić o tym, że jesteśmy w takiej bliskiej relacji z dzieckiem, opartej na zaufaniu, na wzajemnym szacunku, na tym, że tak naprawdę traktujemy to dziecko jako takiego małego człowieka, jak mówił Korczak, a nie jako dziecko, czyli w ogóle jakiś odrębny gatunek też tutaj, no nie? Także jesteśmy z nim na równi, jesteśmy empatyczni, akceptujemy wszystko to, co trudne, nie zakazujemy płaczu, nie zakazujemy wyrażania właśnie tych trudnych emocji, jesteśmy zawsze obok. I to jest właśnie też to, co naprawdę okazuje się, że można wdrożyć też w szkole, a tak jak powiedziałaś na początku, dzieci spędzają tam tyle czasu, że uważam, że jest to naprawdę niezbędne, żeby takie podstawowe też właśnie rzeczy, one tam po prostu znalazły w tych murach szkolnych. Właśnie zastanawiałam się, że nawet w życiu rodzinnym bycie rodzicem bliskościowym jest bardzo trudne. To nie jest łatwe zadanie, zwłaszcza dla pokolenia, które chowało się w PRL-u, zawsze to powtarzam, lata 80. czy też lata transformacji też nie były
łatwe. Mamy swoje wdruki, z którymi musimy walczyć, a szkoła jest jeszcze w jakimś starszym systemie, tak, XIX-wiecznym, pruskim, i się nic nie zmieniła, a mamy zupełnie inne czasy, nowoczesne, mamy ogromną wolność już od 30 lat. Dzisiaj tej wolności tak naprawdę dopiero uczymy i my razem z dziećmi musimy się uczyć tych rzeczy, które na przykład na Zachodzie funkcjonują już wiele, wiele lat. I tak się zastanawiam, co da się z rodzicielstwa bliskości wdrożyć właśnie w metody nauczania, czy w pracę nauczyciela w ogóle? Wiesz co, ja powiem Ci tak naprawdę, że to są takie proste rzeczy. To wbrew pozorom nie jest nic trudnego i nie jest to nic nadzwyczajnego, bo mamy tutaj po prostu przede wszystkim szacunek do dziecka i takie wrażenie, że nie stoimy nad nim, tylko że stoimy obok niego. I myślę, że to jest tutaj naprawdę bardzo kluczowe, żeby iść właśnie do szkoły, do tej pracy z takim przekonaniem, że my tam idziemy współpracować, nie tylko właśnie z innymi nauczycielami, z dyrekcją, z innymi pracownikami szkoły, ale też właśnie z uczniami. Także tutaj kwestia jest taka, że my nie możemy czuć się lepsi od nich. Tym bardziej teraz też, no nie, gdzie właśnie tak jak mówiłaś, te czasy się zmieniły, my już nie jesteśmy jedynymi źródłami wiedzy dla dziecka. Ono tak naprawdę bardzo szybko sobie znajdzie informacje w internecie, bardzo często też może przoduje w czymś, nawet jeśli chodzi o różną tematykę, także my też już nie jesteśmy najlepsi i wiele też możemy się nauczyć od dzieci. Także musimy właśnie jakby to zaakceptować i być w stanie wziąć to na siebie, żeby nie iść właśnie do tych dzieci z tą wyższością. Także myślę, że to jest tutaj klucz, żeby pokazywać też, że nie wszystko wiemy, żeby też pytać i po prostu no, brać też te odpowiedzi pod uwagę, odpowiedzi dzieci właśnie. Także to jest taka podstawa, którą myślę, że każdy z nas, każdy nauczyciel naprawdę jest w stanie zrobić, ale tak jak mówiłaś, to też dużo zależy od wychowania, od podejścia i od tego, jak w ogóle ten nauczyciel wszedł w ten nowy świat. Także czy aktualizował swoją wiedzę na przykład o psychologii dziecka, czy jednak został w tym PRL-u? No właśnie to się zastanawiam, czy studia już się powoli też zmieniają dla nauczycieli, czy jednak nauczyciel musi wiele rzeczy sam, że tak powiem, się douczyć, doczytać. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. Też studiowałam pedagogikę, ale... Okay, z tego, no co właśnie słyszałam, to nie. I gdzieś tam też odzywają się właśnie do mnie dziewczyny, które są w trakcie studiów, albo właśnie, które dopiero co te studia skończyły. Niestety nadal metodyka nauczania na przykład opiera się na tym, żeby uczyć się pisać konspekty, lekcji, scenariusze zajęć, których nikt nie wymaga później w pracy w szkole. Także niestety, ale nie ma tego jeszcze. Gdzieś tam już pewnie to wkracza, bo też właśnie słyszałam, że zagadnienia neurodydaktyczne, także tej nauki w zgodzie z naturą mózgu, gdzieś tam się już przejawiają, pojawiają, ale to jeszcze nie jest powszechne. No właśnie, wiesz, tak myślę, że trzeba rozdzielić dwa typy, jeżeli chodzi o pedagogikę, bo mamy wczesnoszkolną, gdzie ja uważam, że akurat wychowawców i nauczycieli tej nauki wczesnoszkolnej mamy naprawdę świetnie wykształconych pod względem wiedzy o emocjach. Obserwuję to na co dzień w przedszkolach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. I tutaj jest całkiem nieźle, naprawdę. Ponoć mamy wykształconych najlepiej pedagogów wczesnoszkolnych w Europie. Natomiast o szkołę podstawową się nagle rozbijamy jak o jakąś górę lodową. Jest w ogóle inny świat. Dla dzieci jest to szokujące, zwłaszcza po przedszkolach, gdzie ten nauczyciel jednak był blisko dziecka, traktował go jako podmiot, bo tak najczęściej jednak jest dzisiaj. I nagle jest szkoła podstawowa i jest ten nauczyciel postawiony w starym systemie. Jest to bardzo trudne zadanie. I tak się zastanawiam, czy ten program, który mamy w szkołach podstawowych, czy on Ci mocno przeszkadza w tym, aby realizować się jako nauczycielka bliskościowa, czy można go jednak zrealizować? Maju, wiesz co, właśnie powiem Ci, że tak naprawdę nie. Nie jest to taka wielka przeszkoda, która gdzieś tam stoi na mojej drodze, bo ja też mam takie podejście, że najważniejsze tak naprawdę w szkole jest to, żeby nauczyć dziecko być dobrym człowiekiem. I u mnie to jest priorytetem na moich lekcjach. Także to, co my mamy do zrealizowania, to jest swoją drogą. To naprawdę człowiek jest w stanie wyrobić bez problemu. Ale żeby nie zapominać o tym, że to nie może być tylko taka sucha lekcja. Także to zawsze jest nawiązywanie do tego, jak współpracować z drugim człowiekiem. Jak właśnie pracować w grupach. Jak szanować w ogóle właśnie zdanie na przykład innej osoby, no nie? Ja to zawsze gdzieś tam przeplatam i tak naprawdę mimo to, że ta podstawa programowa no jest wymagająca, tego materiału jest dosyć dużo,
to naprawdę absolutnie jakby nie wchodzi to tutaj w jakiekolwiek takie sytuacje, gdzie jedno drugie wyklucza, tak bym powiedziała. Także my jesteśmy w stanie spokojnie właśnie to zrobić, to zrealizować. To nie zajmuje dużo czasu, żeby zwrócić na przykład uwagę, jeśli zachowanie jakieś jest nie w porządku w stosunku do drugiej osoby. Problem pojawi się wtedy, kiedy my będziemy udawać, że tego nie ma i kiedy na przykład zawsze będziemy odsyłać dzieci chociażby do wychowawcy. Także mówiąc, że tutaj u mnie to na przykład dzisiaj na angielskim nie będziemy tego w ogóle nawet rozwiązywać, bo na to nie mamy czasu. U mnie nie ma takich rzeczy absolutnie. Ja zawsze jestem w stanie chociaż te parę minut poświęcić na to, żeby zwrócić uwagę na gorąco, jeśli coś jest nie tak, a też w drugą stronę, jeśli coś jest bardzo na tak, także też, żeby właśnie to docenić i naprawdę znajdzie się czas na wszystko, jeśli ta lekcja jest po prostu dynamiczna, jeśli ona jest taka, że nie nudzi dzieci przede wszystkim, bo w dzisiejszych czasach myślę, że to jest właśnie tutaj też najważniejsze, żeby ta lekcja była efektywna, musi być po prostu też dynamiczna i taka, która wspiera po prostu dzieci i ich potrzeby. Ja powiem Ci, że w ogóle jestem fanką nauki w ruchu. Uważam, że dzieci ja się też świetnie uczą, kiedy się ruszają i da się to połączyć. Kwestia, wiesz, tylko zastanawiam się, czy odgórnie nie ma jakichś blokad i pewnie to zależy od dyrekcji szkoły na i od pewno też grona nauczycieli. Jeżeli jest to wsparcie i się daje taką wolną rękę, ważne, żeby ten program, tak jak mówisz, realizować, bo już tak się zastanawiam, gdzie ta zmiana powinna ruszyć, żeby się coś zmieniło. Czy to powinno być odgórnie? Czy jednak, ja uważam akurat, ta druga opcja jest ważniejsza, oddolnie, czyli świadomi rodzice i świadomi nauczyciele, którzy będą napędzać jakby naturalnie te zmiany. Tak, myślę, i że od góry to nie ma co czekać. Tutaj. Też tak mi się wydaje, że a poza tym jesteśmy takim narodem trochę, który lubi anarchię i lubi oddolne inicjatywy bardziej tak. chyba niż narzucanie z góry. Dlatego tak ważna jest świadomość tego, dlaczego jest to ważne. I wiesz, tak patrzę sobie na to, że wszyscy narzekają, też rozmawiam ze swoimi rodzicami, którzy są przyzwyczajeni jednak do innej szkoły, do innego modelu wychowania, gdzie autorytety padają. I teraz powiedziałaś to wcześniej, autorytety padają, bo dzieci sobie są w stanie wiedzę same zdobyć i mają tą wiedzę tak. na wyciągnięcie ręki, czyli dzisiaj nie jest potrzebny nauczyciel, który ma autorytet z góry, czyli tylko jaki? No właśnie, wiesz co, wydaje mi się, że tutaj właśnie kwestia jest taka, żeby to był ten autorytet, który jednak bazuje na tej współpracy, żeby dziecko miało to poczucie, że ono też jest szanowane. I naprawdę to się sprawdza, bardzo to się sprawdza. Ja w ogóle jak poszłam do pracy, pamiętam właśnie swój pierwszy rok, a w zasadzie pół roku, bo poszłam na zastępstwo właśnie na jeden semestr, gdzie wchodziłam jeszcze do szkoły, w której były ostatnie klasy gimnazjum. No i ja taka młodziutka jeszcze tam, no nie, także ci chłopcy właśnie w tych klasach 25-osobowych i ja najbardziej właśnie się obawiałam tego, że jak ja wejdę do tej klasy, to co zrobić, żeby w ogóle być w stanie tę lekcję przeprowadzić, bo każdy od razu mówił, że pamiętaj, żeby była dyscyplina, żeby oni ci nie weszli na głowę, bo oni po prostu to wykorzystają, nie? I to była jedyna rzecz, której ja się obawiałam, także ja nie obawiałam się tego, żeby przeprowadzić dobrze lekcję, żeby przekazać im wiedzę, bo wiedziałam, że jakby to potrafię, ale wchodząc właśnie do szkoły jako taki młody nauczyciel, najbardziej właśnie się obawiałam tego, jaka to będzie ta atmosfera na tych lekcjach, czy faktycznie ja się przebiję przez to, czy oni nie zaczną się, nie wiem, ze mnie śmiać, czy nie zaczną gdzieś tam mi tych właśnie też skrzydeł podcinać i pokazywać, jaka to ta dzisiejsza młodzież jest. Ale ja nie umiałam tego zrobić w taki sposób, że ja mam na nich krzyczeć, że ja mam tam stać właśnie nad nimi jak ten policjant i, no i po prostu, nie wiem, straszyć ich, karać, za jakieś tam też takie złe zachowanie i mimo to, że te obawy były, to ja poszłam właśnie ze swoim głosem serca i wiedziałam, że po prostu muszę być wobec nich w porządku i naprawdę wychodzę z założenia, że jeśli to ten dorosły wobec dzieci jest w porządku, to dzieci odpłacą dokładnie tym samym i to się sprawdziło. Także nie miałam żadnych nieprzyjemności absolutnie, mimo to, że środowisko było różne, jak to właśnie też w takich publicznych państwowych szkołach często jest, ale naprawdę było w porządku. I bardzo mi się właśnie wtedy ta praca spodobała i wiedziałam, że jest to ta droga, którą chcę iść. I później właśnie udało mi się już też znaleźć pracę w innej szkole na wakacie, nie na zastępstwie. No i udało się. I także jakoś to idzie. Przypomniałaś mi moje praktyki w gimnazjum, bo też mogę być nauczycielem, gdybym chciała, ale zrezygnowałam z tego. Z wielu powodów stwierdziłam, że to nie dam rady. Wolę tak jak teraz jeździć na warsztaty do różnych placówek, poznawać różne dzieciaki, to mi bardziej odpowiada teraz. Natomiast przypomniałam sobie moje praktyki w gimnazjum, gdzie był taki chłopak, który
Coś tam uwalnałam takiego nieprzyjemnego, bo mnie zdenerwował. Na zasadzie jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Pytałam go imię i nazwisko, powiedział, że się nazywa Czesław Miłosz. Ja mu odpowiedziałam, że ja Maria Konopnicka i trzasnęłam mu drzwiami przed nosem. Stwierdziłam, no okej, skoro ty tak, to ja tobie też. Okazało się, że jako praktykantka nawet nie powinnam tego robić, ale człowiek nie był świadomy jeszcze wtedy. No i przez całą lekcję potem na mnie patrzył się i kombinował, jak we mnie czymś rzucić, nie? Więc ja tak patrzyłam na tego gościa przez całą lekcję, ale potem na drugi dzień stwierdziłam, że dam dzieciakom szansę i każdy mógł napisać, no już nie pamiętam jaki to był temat, ale okazało się, że dałam mu głos i dzięki temu sobie go zjednałam. Tak po prostu, bo okazało się, że przez to, że on się źle zachowywał, nikt nie dopuszczał go do głosu, ciągle był już taki, wiesz, zamknięty w szufladce. I to mi tak dało wtedy do myślenia, aha, czyli czasami trzeba dać się dziecku wypowiedzieć, nieważne co robi, niech powie o swoich zainteresowaniach na przykład, niekoniecznie tak. Tego, co ja tylko ciągle wymagam. Więc dla mnie to było takie, wiesz, bardzo pouczające i chyba tutaj pies jest pogrzebany, że my ciągle siedzimy w takim starym systemie, w tych wdrukach, ale wiesz co, mam wrażenie, że to rodzice też często napędzają i oczywiście, wtłaczają że tak. Te dzieci pewnie. W ten stary system. Niestety. Wiesz, najgorszą tutaj też rzeczą jest to, że ta szkoła jest ciągle przedstawiana jako coś bardzo nieprzyjemnego z zewnątrz. Jako taki obowiązek, który jest przykrym obowiązkiem. Także nie jest to coś, co ma wywoływać w nas uśmiech, zadowolenie, radość, tylko z miejsca właśnie przez wiele lat jest to postrzegane jako Jezu, znowu do szkoły, no nie? I tu jest właśnie też, myślę, że cała ta niepotrzebna właśnie taka otoczka, która od razu bardzo często zniechęca dzieci, które tak jak mówisz, na przykład z przedszkola, przychodzą pełne werwy i energii do tego, żeby się uczyć. One chcą, one czekają na to wręcz z wielkim utęsknieniem, ale co się dzieje? No, niestety bardzo często właśnie są po prostu sadzane do ławek. Przez 45 minut mają się właśnie nie ruszać i to, co też mówiłaś, że jesteś zwolenniczką tej nauki w ruchu, ja również. A też, słuchajcie, uczę dzieci od pierwszej klasy do ósmej, także to nie jest tak, że jestem tylko z tymi starszymi dziećmi. I to można zrobić. Także jeśli ja na przykład też widzę, że już tam gdzieś to dziecko zaczyna właśnie się źle zachowywać, to dla mnie jest od razu sygnał, że się źle czuje, tak? Więc wstajemy do góry, tańczymy, śpiewamy, chodzimy po sali, to są 2 minuty, siadamy i już jest znowu w porządku. To dziecko po prostu tego potrzebuje i my nie możemy właśnie tak naprawdę z tym walczyć, bo to jest bez sensu. Wtedy to całą tak naprawdę właśnie tą radość nauki, to co powinno im się podobać, my im odbieramy tym, że właśnie one mają w 100% po prostu podlegać zasadom, które właśnie są w szkole właśnie z jeszcze tego XIX wieku, sprzed 200 lat. Z tego, co mówisz, to nauczyciel powinien się dostosować do dzieci, a nie dzieci do nauczyciela. Natomiast ja mam taką obawę, ponieważ dzieci to spryciarze jednak, wiesz, i lubią wykorzystywać wszelkie luki, zwłaszcza, że niektóre mają do tego predyspozycje świetne, jak są jeszcze do tego inteligentne. Czy nie boisz się, że takie podejście sprawi, że dzieci wejdą na głowę nauczyciela? To jest taki, rzucam ci hasło, które wiesz, często się pewnie pojawia. Oczywiście, że tak, bardzo często. No powiem ci, że jeszcze na swoim podejściu się nie zawiodłam. Także jeśli ja widzę, że taki pierwszak, którego właśnie już gdzieś tam nogi niosą i który nie jest w stanie usiedzieć w ławce, dla mnie to nie jest problemem, że my w tym momencie wstaniemy. Jakby ja nigdy nie patrzę na to w ten sposób właśnie, że te dzieci szukają tylko okazji do wykorzystania, bo w momencie, kiedy one naprawdę zobaczą, że ten nauczyciel nie krzyczy, nie straszy, gdzieś tam nie próbuje zbić się do parteru za każdym razem, to też nie jest właśnie tak, że jakby nie ma żadnych zasad, nie? To w ogóle nie o to chodzi, bo to są dwie zupełnie różne sprawy. Tylko jeśli ja odpowiadam na potrzeby dziecka, szczególnie tak małego dziecka, no jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby to dziecko chciało tą sytuację gdzieś tam wykorzystać. Bo one wiedzą, że po prostu to, że tańczymy, to, że wstajemy z ławek, to jest normalny element lekcji. No i one tak wiedzą, że w ciągu dnia to się pojawi, tak? Jakby w ciągu tej lekcji, no bo nie powiem dnia, bo ja akurat uczę je angielskiego, więc nie jestem z nimi dłużej niż tą jedną lekcję. Ale one wiedzą, że to będzie, one wiedzą, że na to czekają, no bo wiadomo, że też bardzo to lubią. A to jest przecież też świetna okazja do tego, żeby coś tam poćwiczyć, jakieś zwroty, właśnie jakieś piosenki. Także to też absolutnie nie jest tak, że ja robię coś właśnie... Coś niepotrzebnego, to nadal jest w podstawie programowej, tak? Także co za różnica, czy ja z nimi dni, tygodnie przećwiczę siedząc w ławce, czy wstaniemy, pośpiewamy i poskaczemy. No, dla mnie żadna, a dla nich myślę, że ogromna.
Ale tak jak mówisz, zasady też muszą być i wzajemny Muszą szacunek, być, czyli oczywiście. szacunek musi być Tak. też w twoją stronę. Jeżeli go Tak. nie ma, no to co wtedy robisz, tak z No, ciekawości? jest rozmowa też oczywiście, tak? Także to też jest właśnie, słuchajcie, to nie jest tak, że mi się też nie zdarza, że na przykład moi uczniowie, nie wiem, nie uczą się gdzieś tam gorzej czasami, że nie zdobywają jakichś słabszych ocen, bo te oceny u nas też nadal są. To wszystko jest tak jak, no tak jak wszędzie i myślę, że tak jak u każdego. Te dzieci też mają gorsze dni. Ja też czasami mogę mieć gorszy dzień, więc to też nie jest tak, że na przykład nigdy mi się nie zdarzy podnieść głosu. Czasami mi się zdarzy, jeśli człowiek właśnie już jest wściekły, zdenerwowany, nie wiem, nie wyspał się, ale jest coś takiego też jak rozmowa naprawcza i też ja mogę później po prostu o tym powiedzieć i przeprosić i też to robię, ale u mnie przede wszystkim jest rozmowa, także ja też to dziecko nawet gdzieś tam po lekcji wezmę do siebie i mówię mu tak, że po prostu jest mi przykro w momencie, kiedy tak się zachowuje, żeby przemyślał też właśnie to, co zrobił, czy było to ok. Nigdy na przykład też nie zmuszam dzieci do tego, żeby przepraszały się wzajemnie albo żeby mnie przepraszały, ale zazwyczaj jest tak, że one następnego dnia nawet potrafią podejść do mnie na korytarzu i przeprosić za swoje zachowanie i wiedzą, że zrobiły coś źle. Także to rozmowa, to kierowanie dzieckiem, pokazanie właśnie faktycznie, w którą stronę warto iść, i co należałoby zrobić, ale zawsze jakby ta decyzja należy do dziecka na końcu, czy on faktycznie widzi, że to było nie w porządku, czy nie. I słuchajcie, naprawdę to się sprawdza, także to dziecko faktycznie później gdzieś tam próbuje właśnie już, żeby było lepiej, jeśli oczywiście zrozumiało, nie? Że coś było nie tak. Ale jeśli ja na przykład widzę też dziecko, które naprawdę już to się powtarza wielokrotnie właśnie, że to gdzieś tam to zachowanie jest nie takie, jakie powinno być, no to idę do wychowawcy. Jeśli jest potrzeba, to kontaktuję się z rodzicem, bo po prostu szukam przyczyny, bo ja uważam, że to nigdy nie jest tak, że to dziecko samo z siebie po prostu chce mi zrobić na złość, tylko to gdzieś tam coś pewnie jest właśnie większego i coś głębszego, co trzeba przeanalizować, do czego trzeba się dogrzebać, żeby właśnie to się zmieniło. To jest zbieżne z moim podejściem, bo wiesz, ten kapelusz detektywa nie jest bez przyczyny. Uważam, że rodzice, jak i nauczyciele powinni być detektywami i dociekać, co stoi za emocjami dzieci, co stoi za ich zachowaniem, szczególnie tym Pewnie. Niewłaściwym. Fajnie to się też zbiega z pozytywną dyscypliną, która mówi, że dzieci chcą się czuć przynależne, chcą się czuć ważne, a w takiej dużej grupie, jakie są w klasach, w szkole, w przedszkolu, tym bardziej jest dla nich trudniej, że tak powiem, się zintegrować z innymi i czuć się tak sobą w takim miejscu. I tutaj jest Tak, mądrość pewnie. Rodzica czy nauczyciela, który tą grupę poprowadzi. A powiedz mi, co daje przede wszystkim dzieciom takie podejście bliskościowe właśnie? Wiesz co, wydaje mi się właśnie też, że przede wszystkim w momencie, kiedy one zauważają, że dorosła osoba szanuje te dzieci, szanuje ich poglądy, właśnie nawet taki gorszy dzień, który też mogą mieć, to one przez to, że na przykład zaczynają lubić nauczyciela, że wiedzą właśnie, że ten nauczyciel działa po prostu dla ich dobra, bo przede wszystkim ja myślę, że tym trzeba się kierować, także nie gdzieś tam też jakimiś własnymi takimi przekonaniami i tym, żeby dla nas było jak najlepiej, ale właśnie, żeby to dla tych dzieci było jak najlepiej w tej szkole, to tym samym pobudzamy chęć dziecka do nauki. Ja w tym roku oddaję taką jedną swoją trzecią klasę, którą właśnie prowadzę od pierwszej klasy i no, te dzieciaki naprawdę są przecudowne. One pięknie mówią pełne zdania po angielsku. Jeśli chcą właśnie też wyjść do toalety, to jest to też okazja, żeby ten zwrot po angielsku przećwiczyć i one faktycznie chcą. One chcą się tego uczyć, one chcą to wykorzystywać, one podbiegają do mnie na korytarzu i opowiadają, że znalazły jakąś tam super grę po angielsku na przykład, nie? I chcą mi o tym powiedzieć, chwalą się tym, po prostu ufają mi. I jest to taki moment, kiedy właśnie pokazuję, że my naprawdę, mając takie, a nie inne podejście, jesteśmy w stanie właśnie w tych dzieciach po prostu wyzwolić to, co najlepsze. Bo te dzieci po prostu na zasady przecież są tak zaprogramowane, że one chcą się uczyć. Tylko kwestia jest taka, czy one zostaną do tego później zachęcone, czy zniechęcone. Także to myślę, że naprawdę to się bardzo ściśle wiąże z tym, że jeśli ten jest nauczyciel, który jest empatyczny, który jest wrażliwy, automatycznie właśnie też będzie to sprawiało, że to dziecko ma większą chęć do nauki tego przedmiotu. Nie zawsze pewnie tak będzie, tym bardziej już w starszych klasach, gdzie mamy jakąś, nie wiem, chemię, fizykę, czy coś, co jest naprawdę takiego trudnego, ale myślę, że naprawdę dziecko idzie w ogóle z zupełnie innym nastawieniem na takie zajęcia. Także to przede wszystkim.
Że nawet zdobędzie tyle wiedzy, ile akurat jest w stanie zdobyć z danego Tak. przedmiotu, no bo nie każdego fizyka, tak jak mówisz, czy chemia będzie interesowała, ale Zdecydowanie. przynajmniej nie będzie tam szedł z bólem brzucha. No właśnie, a to myślę, że jest najważniejsze jednak, tak? Także to, co nam z tego na przykład, że będziemy to dziecko cisnąć, jeśli ono już jest tak zestresowane i te hormony stresu po prostu tak nim rządzą, że no on się blokuje, przecież on i tak się niczego nie nauczy. Także to w ogóle no, kłóci się to ze sobą bardzo i absolutnie nie powinno tak być. I ja sama wspominając gdzieś tam swoje czasy szkolne, no nie wspominam dobrze lekcji, na których po prostu szłam właśnie z takim przekonaniem, że Boże, tylko co mnie dzisiaj tam czeka, a żeby chociaż mnie ta pani do czegoś tam nie zapytała, a w ogóle to się lepiej nie odzywać i się nie narażać, nie? I tylko głowa w dół i Tak. lat stołu się gapimy. Tak. Pamiętam też lekcje fizyki i chemii, ale miałam całe szczęście bardzo fajną nauczycielkę, która rozszyfrowała dosyć szybko przyczyny moich bóli brzucha i powiedziała, że po prostu ja cię pytać w ogóle nie będę. Ty sobie siedź, słuchaj, w ogóle bez stresu, nie? I to było fajne, że ona tak podeszła, żeby widziała, że mnie to stresuje, że mi to nie idzie, zwłaszcza fizyka, jeszcze z chemią to było spoko, ale z fizyką zupełnie no, nie. No, ja też tak miałam. I to było fajne z jej strony, że powiedziała, ty się nie stresuj, ja cię w ogóle pytać nie będę, w ogóle luz, nie? I to było super, jak na tamte czasy to już w ogóle ekstra. Ale wiesz co, jeszcze się zastanawiam, co takie podejście też daje nauczycielowi. Na pewno jest to więcej pracy niż normalnie, a może właśnie nie. No wiesz co, powiem ci szczerze, czy to jest więcej pracy? Wydaje mi się, że niekoniecznie, bo to jest tak naprawdę tylko zmiana swojego podejścia. Ja zawsze mówię i to zawsze podkreślam, słuchajcie, że to nie jest tak, że moje lekcje to są po prostu fajerwerki i same ekstra gry przygotowane wcześniej, gdzie, nie wiem, każdą rzecz robimy na dywanie i po prostu, wiesz, totalne odkrzesłowienie i wstawanie z ławek na w każdej minucie lekcji. No nie, ja to mieszam. I staram się dostosowywać właśnie też swoją pracę do warunków szkolnych, które mamy, bo na przykład u mnie w szkole też jest tak, że klasy, które są podzielone na grupy, bardzo często te zajęcia z języka angielskiego mają w bardzo małych salach. Tam jest praktycznie tak mało miejsca, że no, prosi się o to, żeby stamtąd jak najczęściej w ogóle wychodzić, no ale nie zawsze się da. Także kwestia jest też taka, że wykorzystuję to, co jest, łączę i te tradycyjne podejście z tym właśnie jakimś takim bardziej nowoczesnym, czyli na przykład robimy coś tam z podręcznika, bo też uważam, że podręcznik jest po to, żeby nam pomagać, a nie, nie po to właśnie, żeby też z niego zrezygnować, bo to jest duże ułatwienie jednak, mając gdzieś tam właśnie poprowadzoną tą pracę od początku do końca, ale na przykład nie robimy wszystkich zadań z tego, nie? Także to nie jest stricte tak, że siadamy i robimy właśnie ćwiczenie po ćwiczeniu. Stosuję przerwy śródlekcyjne, także właśnie są to też ćwiczenia te na ruch, ale i na koncentrację, też na kreatywność. Także jest to po prostu ta dynamika właśnie lekcji, którą ja zyskuję, nie przygotowując się specjalnie wcale jakoś do tego wcześniej. Także to nie jest tak, że mi to zajmuje wiele godzin, a to, co właśnie daje nauczycielowi, to tak naprawdę największą satysfakcję z tego, że na tej lekcji panuje dobra atmosfera. Ja stwarzam warunki, które właśnie są bardzo dobre do tego, żeby tę wiedzę przyswajać. Ja pokazuję dzieciom właśnie też w międzyczasie, i to zajmuje minutę, dwie, może trzy, jak działa mózg i co warto robić. Jeśli mówię im na przykład, że uwaga, warto coś powtórzyć, to ja mówię dlaczego. I to jest ogólnie moja wiedza, którą ja po prostu posiadam i którą im przekazuję. Także nie jest to tak, że to mi zajmuje po prostu wiele godzin na przygotowywanie się, no bo nie. A ta właśnie radość, satysfakcja i w ogóle nawet to, słuchajcie, że to dziecko przychodzi do mnie później i chce ze mną pogadać. Chce mi powiedzieć o swoich wzlotach, ale też o swoich upadkach. Chce mi powiedzieć o tym, co fajnego robiło właśnie na przykład w weekend, a co przytrafiło się już mniej fajnego, albo że po prostu jaki ma problem i nie wie, jak sobie z tym poradzić. No to właśnie są to dzieci, które do mnie przychodzą i które mi się tym odpłacają. No. Myślę, że żeby nie moje podejście, to nie słyszałabym tyle ich historii i po prostu nie byłoby tego zaufania. Także myślę, że to przede wszystkim. Ta radość, satysfakcja, to, że lekcja po prostu płynie szybko i przyjemnie. Także dlatego warto właśnie też to wszystko wdrażać i stosować. Czasami też nauczyciel może być tą jedyną osobą w życiu tego dziecka na tym tak. etapie pierwszym, która naprawdę potraktuje go jako osobę, drugiego człowieka i go wysłucha i się takie dziecko nauczy, czym jest zaufanie, jeżeli tego w domu rodzinnym Dokładnie. Na przykład nie ma. I czasami Właśnie, jest to bo my nie wiemy, co olbrzymia, jest w domu. Tak.
I czasami jest to olbrzymia pomoc dla takiego dziecka, bo ono to zapamięta i być może się uratuje takie dziecko. Ja tak sobie myślę, bo na przykład wspominam nauczycieli, którzy właśnie traktowali mnie na poważnie, gdzie nie było, wiesz, atmosferu terroru, że każdy siedział cicho, jak wiesz, na szpilkach. Chociaż potem się okazało, że ten nauczyciel też jest fajny, tylko ma prostu taki styl. I był taki jeden przypadek, pamiętam, z jednego przedmiotu i żeśmy potem tą nauczycielkę bardzo miło wbrew pozorom wspominali, bo ona po prostu tak, takim sposobem i stylem bycia budowała swój szacunek, ale gdy trzeba było naprawdę coś pomóc, to ona była. A no właśnie, to też jest ważne, tak. Szacunek. Nie to, że owszem, baliśmy się, że dostaniemy, wiesz, jedynki od góry do dołu, ona tam się z nami nie cackała, chociaż mieliśmy taką klasę trochę, wiesz, rozrabiającą, więc ona też musiała sobie jakoś z nami radzić. Ale rzeczywiście się wspomina ten moment chyba taki też sprawiedliwego podejścia. No właśnie, jest... tak, myślę, że to jest bardzo ważne, tak. Tak, tak, że właśnie każdy, nieważne co się działo, ale starała się być sprawiedliwa, bo właśnie wtedy, kiedy docieka się, co się stało, nie? A nie od razu poustawianie to twoja wina albo twoja i po prostu zamiatane, iście na skróty takie, nie? No a tutaj w przypadku nauczyciela bliskościowego skrótów nie ma. Nie da się chyba na skróty pójść, prawda? Myślę, że nie. No, dlatego pytałam o ten ogrom pracy, nie? Czy, bo to jednak gdzieś tam pędzimy, jak coś robimy i chcemy zrealizować coś najszybciej, ale wydaje mi się, że bez zaangażowania i bez takiego czasami zrobienia stop i czasami nie zrealizujesz jakiejś lekcji w pełni, bo jest ważniejsze właśnie chyba porozmawianie z tym dzieckiem. Oczywiście, że tak. Zapytanie o to, jak się dziecko czuje. Mhm. Właśnie chociażby mówię, jak minął ten weekend, na przykład jeśli dzieci są na jakiejś wycieczce, to zapytać, jak w ogóle właśnie minęła ta wycieczka. To są takie bardzo proste rzeczy moim zdaniem, o których niestety często się też zapomina. A dzięki temu, że dziecko widzi, że nauczyciel właśnie się interesuje właśnie nim, tym jak spędził swój czas, no to myślę, że to naprawdę bardzo pozytywnie wpływa na relacje, a ja zawsze mówię właśnie, że bez tej relacji nie ma edukacji. Bo naprawdę głęboko w to wierzę, że jeśli dziecko nie będzie widziało w nas tej osoby, która po prostu się nimi interesuje i życzy dla nich jak najlepiej, to ten proces edukacji właśnie się tak naprawdę nie odbędzie i to dziecko nie będzie później nas dobrze wspominać. A ja myślę, że właśnie, że jednak fajnie by było, żeby po tych latach ktoś się uśmiechnął po prostu i pomyślał o nas dobrze i właśnie myślę, że będzie pamiętało to, w jaki sposób podchodziliśmy do jakichkolwiek problemów, do tego właśnie, jak ta lekcja przebiegała, jaka była atmosfera, niż do tego, czy faktycznie my tak stricte bardzo dobrze przygotowaliśmy chociażby ich do jakiegoś egzaminu. Także myślę, że tutaj są te właśnie takie dwie rzeczy, które gdzieś tam się mimo wszystko rozbiegają, ale właśnie my musimy sobie ustalić, co jest priorytetem, no nie? Ja też właśnie zawsze bardzo często dzieciom mówię, że to nigdy nie musi być zrobione na 100% coś. Także ja też daję im przyzwolenie na to, że rozumiem, że na przykład czegoś nie udało się ogarnąć w tym czasie, że ktoś nie zdążył na przykład tam z jakąś pracą przygotowaną właśnie wcześniej, z jakimś projektem, czymkolwiek, tak? Jakby ja mówię, okej, rozumiem, no, także jeśli chcesz, na przykład u mnie nie ma też czegoś takiego, że jeśli dziecko ma jakiś tam wyznaczony termin, chociażby właśnie jakiegoś projektu, no to jak nie zrobi, to już nie, absolutnie, dzisiaj minął czas i sorry, ale już mi, ja już nic nie przyjmuję, no nie? No nie, no. Jeśli ktoś przyjdzie i powie, że chciałby zrobić, ale jeszcze nie zdążył, nie ma problemu, jak najbardziej. Także to też jest taki moment, kiedy zachęcamy dziecko do tego, żeby próbować mimo wszystko. Także nawet jeśli coś się nie udało, ale ta chęć jest, to uważam, że nie można jej dusić i gasić. Bo to właśnie jest to, co sprawia, że to dziecko później będzie chciało zrobić nawet dla siebie, a nie właśnie dla tych ocen, które gdzieś tam tutaj też krążą wokół bardzo często i widzimy, że dziecko jeśli nie otrzyma właśnie jakieś tam oceny, to bardzo często nawet nie podejmuje wysiłku niestety. Także to też jest właśnie taka droga, żeby to trochę zmienić. Ja oceny zaraz Cię zapytam, ale tak sobie jeszcze pomyślałam właśnie, co powiedziałaś, że to jest brak robienia presji dla dziecku. Bo wiesz, bardzo często wydaje mi się, że takie podejście otwiera dziecko, sprawia, że ono naprawdę zastanawia się, co chciałoby robić w życiu, żeby żyło w zgodzie z sobą, a robienie presji pod, nie wiem, dyktando właśnie tego, że to musisz zrobić, bo ja ci tak każę, to sprawia, że nie ma tej przestrzeni. Wiesz, ja jestem taką osobą, która była stłamszona przez nauczycieli też, którzy mówili, a ty się nie nadajesz do tego, bo robisz tyle błędów, do radia i telewizji też nie, bo nie potrafisz, nie masz tej odwagi na przykład. Może nie było to powiedziane wprost, ale gdzieś w głowie się działo, a okazało się, a że to jest kłamstwo. A tu proszę właśnie, no tak, proszę, no, dokładnie, jest podcast, tak. Pisanie książek dla dzieci, robię masę błędów stylistycznych,
dzisiaj, ale się okazało, że to nie przeszkadza w tworzeniu fajnej historii, no bo mamy redaktora i korektora i wiesz, takie odkrycie. Właśnie, w zasadzie, no hello, nie? No ale właśnie to jest ważne to. Też, żeby pokazywać dzieciom, że to, że nawet zrobią błąd, to nic złego przecież, nie? Przecież dzięki temu się uczą. Także ja w ogóle pamiętam też, jak zaczęłam pracę w tej szkole, w której jestem teraz, i tam dostałam chyba 5. czy 6. klasę po kimś, no to na przykład były takie osoby, które absolutnie w ogóle nawet nie podejmowały próby na przykład czytania po angielsku. I one mówiły, że nie, one w ogóle nawet nie ma opcji, bo one i tak to źle zrobią. I nawet nie chciały próbować, ale były właśnie tak nauczone, że wcześniej ktoś po prostu na nich krzyczał, mówił może coś niemiłego bardzo, tak, że tam nie umie właśnie to przeczytać, no to kim on jest, że w tej klasie jeszcze nie potrafi takich podstawowych słów na przykład. I tylko i wyłącznie tym zniechęcamy dzieci. I ja właśnie pokazywałam wtedy i mówiłam, dawaj, czytaj, próbuj, jak się tutaj nie nauczysz, no to gdzie masz to zrobić, tak? Mówię, jesteśmy w szkole, jesteście tu po to, żeby właśnie spróbować. Popełnisz błąd, trudno, może następnym razem właśnie już go wyeliminujesz, a jeśli tego nie zrobisz, no to nie ma opcji właśnie, żeby się też go pozbyć. Także to też właśnie podchodzenie do tych no, porażek, powiedzmy, tak, powinno właśnie być na tym etapie, że to jest okej, że to robienie błędów po prostu jest w porządku, to jest normalny proces i my bez tych błędów niczego się w życiu nie nauczymy. I faktycznie to później zaskoczyło. I to później te dzieci jak zobaczyły właśnie, że nie ma czegoś takiego, że nie wiem, jest jakaś pogarda w związku z tym, że dziecko źle zrobi zadanie. Ja zawsze mówiłam, że super, że próbujesz. Także mówię, zapraszam, chodź, czy coś na tablicy porobimy. Czy właśnie może chcesz przeczytać? Mówię, spróbuj. No to zobaczysz, że może ci się uda, a jak nie, to nic się absolutnie nie dzieje. To się nie udało i tylko tyle. Także to też musimy właśnie mieć to gdzieś tam w świadomości, że nasz stosunek do tego, jak właśnie się zachowamy i co powiemy w momencie, kiedy właśnie to dziecko chociażby zrobi błędnie zadanie, to musimy być świadomi, że to później w nich zostaje i to zostaje na długo, a tym bardziej, jeśli będzie powielane i powtarzane wielokrotnie. To potem będzie mieć tą presję i to jest tłamszenie wtedy dziecka i wracamy pięknie a propos robienia presji, oceny w szkole. Wydaje mi się, że rodzice też mają bardzo złe podejście do ocen. Ja swojej córce od razu, jak tylko usłyszałam, że ktoś tam przeżywał, że dostał 4 z czegoś, że to jest źle, ja mówię, ale ocenianie, ocena to jest tylko pokazanie, co się nauczyłaś. Tak. I nad czym powinnaś popracować, jeśli trzeba, tak? A nie, że to jest ocena ciebie. Długo musiałam się nagadać, żeby się nie przejmowała, ale do dzisiaj widzę, że na nią ta presja, mimo że ja mam takie podejście lajtowe zupełnie do tych ocen, to widzę, że jak jej coś źle pójdzie, to potrafiła przyjść z taką zgniecioną kartką ze sprawdzianem. Co ty myślisz w ogóle o ocenach w szkole? Czy wiesz co, ja też właśnie myślę tak. Zaczęłabym może od tego, że właśnie to nie jest najgorsze zło, które tutaj właśnie w tych szkołach jest, tylko właśnie nasze podejście, tak jak mówisz. Wydaje mi się, żeby też troszeczkę właśnie inaczej podejść do tego tematu, bo u mnie właśnie w szkole są oceny tradycyjne. Ja chciałam właśnie w tym roku zrobić gdzieś tam jakoś taki pilotażowy sprawdzian tego, co by się stało, gdybyśmy od nich trochę odeszli. Wiem, że właśnie rodzice kompletnie nie są jeszcze na to gotowi i większość nauczycieli też nie, więc chciałam właśnie przejść powoli i zaproponowałam, żeby po prostu system punktowy sobie zrobić taki na początku, czyli nie tradycyjne oceny, tylko ewentualnie tam punkty, czy wyciąganie jakichś procentów z tego, chociaż nadal to jest ocenianie, ale już w troszeczkę innej formie, żeby te dzieci właśnie wiedziały, że też można inaczej, no ale nie udało mi się gdzieś tam tego wdrożyć, właśnie też ze względu chociażby na innych nauczycieli w moim zespole, którzy po prostu no, nie byli na to gotowi, tak? No i to gdzieś tam też jest okej, ja powiedziałam, że jakby nie mam z tym problemu, bo ja sobie z tym poradzę i spoko. Ale tutaj właśnie bardzo ważne jest to nasze podejście, czyli jak to traktujemy, zarówno właśnie rodzice, jak i nauczyciele, jaki właśnie sygnał wysyłamy tym dzieciom. Czy jest to właśnie ten wyścig szczurów i ocenianie się za wszystko, pokazywanie właśnie, że jeśli ty masz 4, 5, 6, to znaczy, że jesteś wartościowa, a ty, który masz 1, 2, 3, to już nie. Pokazywanie właśnie, czym jest ta 3, bo właśnie nawet jeśli staniemy na tej ocenie dostatecznej, ja miałam też taki problem, że mój uczeń z mojej klasy właśnie wychowawczej, który dostawał na przykład 3 z angielskiego, automatycznie zaczynał płakać i mówił, że jego mama będzie bardzo zła, że to jest w ogóle tragiczna ocena dla niego i w ogóle no, że dramat, po prostu ten już dzień był dla niego dramatem, bo on dostał 3.
A ja zawsze starałam się mówić, że to wcale nie jest zła ocena. Także ja mówię, to jest tak, wiesz, pół na pół, jednak dużo wiesz, tak? Możesz czegoś tam się douczyć, zawsze możesz przyjść poprawić. I on zderzył się właśnie z taką ścianą, że po jednej stronie jestem ja, która mówi, że to jest okej, że w ogóle to nie jest zła ocena. Po drugiej stronie jest mama, która mówi, że to jest tragiczna ocena. I on w pewnym momencie do mnie już po kilku razach, już przestał płakać wtedy właśnie też i tłumaczył za to mamie, że to nie jest zła ocena, ale właśnie stanął w pewnym momencie, tak mówi do mnie, to w końcu to jest dobre, czy to jest złe, bo on już w sumie sam nie wie. I to on był wtedy w czwartej klasie, nie? Także bardzo ważne jest właśnie też to, żebyśmy mówili jednym głosem, no bo on się zderza z czymś takim, że dobra, pani mówi, że nie jest źle, mama mówi, że jest tragicznie, a on sam w końcu nie wie, jak to jest. I właśnie to jest największe zło, jeśli chodzi o oceny, to właśnie nasze podejście do nich, jak my będziemy je przedstawiać. Ja zawsze mówię, że dla mnie nawet osoby, które mają, też postawiłam na przykład w tym roku gdzieś tam na zakończenie oceny dopuszczające chociażby, akurat zagrożeń nie było, ale kilka dwójek się zdarzyło, nie? I jakby no gdzieś tam mi też pewnie trochę jest przykro, że gdzieś tam mam uczniów, którzy gdzieś tam mają te oceny dopuszczające. Uważam, że spokojnie mogłyby być dużo lepsze, chociażby właśnie te dostateczne, ale ja nigdy nie wychodzę z założenia, że to oznacza, że to dziecko jest gorsze. Ona ma u mnie dokładnie takie samo podejście, jak te oceny, jak te osoby, które mają te szóstki i one to wiedzą, i one to widzą, i one wiedzą, że ja absolutnie gdzieś tam ich nie demonizuję, właśnie nie mam takiego wrażenia, że to dziecko właśnie już nie zasługuje na przykład na taką moją uwagę, jak te inne. One wiedzą, że one są dokładnie tak samo traktowane, a ja za to właśnie wychodzę z założenia, że widocznie to dziecko ma jakieś inne problemy, pewnie też w domu, gdzie faktycznie naprawdę no, robi albo nic, albo praktycznie nic, że po prostu na niczym mu nie zależy. Także wiem, że ten problem leży gdzieś głębiej. To, co tutaj właśnie wychodzi, czyli że ta ocena na przykład dopuszczająca, to jest tylko i wyłącznie skutek tego, a to, że ja będę krzyczeć, straszyć, namawiać i mówić właśnie, jaki to jest zły uczeń, to absolutnie w niczym nam tutaj nie pomoże. Także ja jakbym miała okazję, chciałabym spróbować zobaczyć, jakby te dzieci właśnie sobie radziły bez tych ocen, chociaż one w tym momencie są już tak nauczone, że to jest po prostu standard, że pytają o wszystko, cokolwiek by się nie działo, czy to jest na ocenę. A ja właśnie próbowałam im na przykład w tym roku trochę mieszać. Także jedną pracę na przykład postawię ocenę taką tradycyjną, a drugą na przykład opisową. Ja mówię, no ale to znaczy, że co dostałem? Ja mówię, no, a mówię, co to za różnica? Jakby nie, mówię, tutaj masz ode mnie informację zwrotną, co potrafisz, co jeszcze musisz poprawić, to powinno być wystarczające. I gdzieś tam takimi małymi krokami to ich też nastawienie się zmienia, ale to jest trudna i długa droga. To jest bardzo ważne, co mówisz, a propos tego dysonansu między podejściem rodzica a nauczyciela. Wydaje mi się, że ten uczeń pytał o tą ocenę, jaką w końcu dostał, bo chciał dać komunikat rodzicowi, bo już rodzic ma w druki, że musi być ocena, aby wiedzieć, jak jego dziecko się uczy. Ale na przykład w Anglii, jak rozmawiałam z Anią Jankowską, a propos wychowania i edukacji dzieci, nie ma w ogóle ocen. Także się da. Wydaje mi się, że tak jak mówisz, to są wdruki w nas. Ja z kolei miałam problem odwrotny. Jako rodzic, który ma podejście bliskościowe, często nie mogłam, miałam dysonans między niektórymi wychowawcami w przedszkolu na przykład, w szkole raczej nie, ale w przedszkolu, gdzie nasze podejścia się gdzieś rozjeżdżały. I moje dziecko z kolei nie akceptowało tego, w jaki sposób nauczyciel do niej podchodził i się buntowała, a że jest jeszcze z zespołem Aspergera, to nie umieszkała szczerze powiedzieć, co jej się nie podoba, albo wręcz naprawdę czasami walnąć taki tekst, że ten nauczyciel nie wiedział, co zrobić. Z jednej strony dobrze, bo walczyła o siebie, a z drugiej strony wydaje mi się, że ta współpraca między rodzicami a nauczycielem jest czymś kluczowym w tym procesie. Bo dzięki temu dziecko, mając te same podejście w domu i te same podejście w szkole, te prawidłowe oczywiście, a nie autorytarne, pozwoli mu rozwinąć skrzydła i realizować się w życiu i być szczęśliwym człowiekiem, po prostu. Jak ty godzisz ten dysonans, powiedz mi, czy masz jakieś na to metody? Jeszcze tylko właśnie odwołam się do tego, że moje doświadczenie jest bardzo podobne jak twoje, bo ja w ogóle właśnie zaczęłam w ogóle działać w internecie tylko i wyłącznie ze względu na to, że właśnie non-stop zderzałam się ze ścianą w przedszkolu mojego dziecka.
I we mnie była wielka niezgoda, właśnie były problemy różnego typu, ale ja też właśnie jako ten nauczyciel, który w ogóle interesuje się tym tematem, miałam dużą wiedzę już wtedy na ten moment na ten temat i się po prostu z tym nie zgadzałam, że właśnie nie ma tego podejścia empatycznego, tej wyrozumiałości dla dziecka, tej akceptacji przede wszystkim tych wszystkich trudnych emocji, bo moje dziecko właśnie ciągle słyszało, że płakać nie może absolutnie na przykład, nie? Więc dlatego właśnie zaczęłam działać w internecie. I tak jak mówisz, ja myślę, że najczęściej jednak nadal zdarza się to w tę stronę, bo już rodzice są dzisiaj coraz bardziej świadomi tego, jak faktycznie to powinno wyglądać. I oni próbują wdrażać to właśnie w swoim domu. I tak jak mówisz, później to dziecko idzie do szkoły, spotyka się z zupełnie innym podejściem, z takim totalnie zimnym chowem i właśnie mamy konflikt. I jest to duży problem wtedy niestety. Ciężko mi tutaj tak naprawdę powiedzieć, jak temu zaradzić, bo tak jak powiedziałaś, kluczową sprawą jest tutaj współpraca. Niestety bardzo często właśnie tej współpracy nie ma, ale często to też wynika z tego, że jedna strona chce atakować drugą i później właśnie na tej stopie pojawia się wiele niejasności i właśnie zamiast iść w tym kierunku, że idziemy w stronę po prostu dobra dziecka, to my chcemy pokazać jeden przed drugim, rodzic przed nauczycielem, a nauczyciel przed rodzicem, że to on ma rację. I przede wszystkim tutaj należy zachęcać właśnie nauczycieli do tego, żeby właśnie się szkolić pod tym względem, jak w ogóle ten mózg dziecka się zmienia i w ogóle jak mózg zmienił się na przestrzeni tych, znaczy to nie mózg się zmienił, ale właśnie badania naukowe, które mówią nam o tym, jak ten mózg działa w tym momencie. Myślę, że to jest podstawowa sprawa, żeby właśnie ten nauczyciel się szkolił w tym temacie, żeby był na bieżąco po prostu z tymi nowinkami psychologicznymi. Niestety nie wszyscy chcą i my też świata tutaj nie zmienimy i absolutnie nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zachęcić być może nawet tego nauczyciela, żeby zrobił coś w tym kierunku, jeśli on naprawdę nie chce. Ale być może chociażby takimi działaniami, które też właśnie robię ja, takimi działaniami, które robisz też ty, gdzieś tam będzie się docierało powoli do coraz szerszego grona, chociażby właśnie tych nauczycieli i znajdzie się właśnie osoba, która jedna drugiej też coś przekaże, do czegoś zachęci i po prostu sprawi, że faktycznie jemu będzie się chciało. Bo to też nie jest tak, że to tylko młodzi nauczyciele chcą zmieniać szkołę. Ja też pracuję naprawdę z bardzo fajnymi dziewczynami, które mają staż pracy 15, 16, 20 lat i które nadal chcą tę szkołę zmieniać i które wychodzą poza te schematy, więc to można, ale to właśnie trzeba chcieć. Także ten nauczyciel, jeśli jest wypalony, jeśli ciężko mu jest właśnie gdzieś tam do tej szkoły iść, a spotyka się właśnie jeszcze z tym atakiem na przykład rodzica, to ciężko czegokolwiek tak naprawdę tutaj oczekiwać. No i trzeba to też wziąć na klatę, że tacy nauczyciele nadal będą. I właśnie mamy po drugiej stronie barykady tych rodziców, którzy myślę, że i tak mimo wszystko jakby znaczą więcej dla tego dziecka niż ten nauczyciel. No i właśnie są to też rodzice, którzy też muszą, znaczy muszą, no fajnie by było, tak, gdyby też właśnie w tym kierunku się rozwijali i wiedzieli właśnie, co jest dla ich dziecka dobre, co niedobre, jak właśnie pomóc na przykład, jak rozmawiać w ogóle z nimi, żeby do tej nauki ich nie zniechęcić. Jak chcemy wymagać od dziecka, żeby się uczyło, żeby zaglądało do książek, do zeszytów, to czy my to mówimy jako też ten dorosły, który faktycznie też czyta i się czegoś uczy, czy który tylko siedzi przed telewizorem? Bo dzieci nas widzą i przecież one tak naprawdę obserwują i robią dokładnie to samo, co my. Więc w momencie, kiedy taki rodzic, który nie wychodzi z kanapy, będzie oczekiwał od tego, że to dziecko będzie się uczyło i wychodziło na zewnątrz, żeby uprawiało sport, no to ono w życiu tego nie zrobi, no bo ono nie ma tych wzorców w domu. Także to modelowanie też jest bardzo ważne. No ale myślę też, że właśnie to kształcenie i właśnie ta współpraca, także żeby ten rodzic też chciał się w tym kierunku rozwijać i żeby też trochę czytał, właśnie korzystał z takich profili jak mój chociażby, gdzie też być może coś podpowie i coś zmieni, ale przede wszystkim, żeby nie był też taki uparty, żeby on wiedział, że może warto spróbować, że chociaż spróbuj i zobacz, właśnie może akurat właśnie coś to zmieni w waszym domu, w waszym życiu, może faktycznie sprawić, że ten pomysł będzie jakiś lepszy na przykład, nie? Do wdrożenia też na co dzień. Także ja też bardzo zachęcam do eksperymentowania, właśnie do próbowania nowych rzeczy, żeby jednak zobaczyć, że może faktycznie to ma sens i żeby to sprawdzić. Wydaje mi się, że też relacja między rodzicami a nauczycielami powinna się też opierać na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Tak. Jest to bardzo trudne, bo z reguły rodzice są bardzo roszczeniowi. Wiesz, jak tak jeżdżę po różnych placówkach i przedszkolach i szkołach i to po całej Polsce, obserwuję, że nauczycieli,
którzy mają takie empatyczne podejście, jest całe mnóstwo. I tak jak mówisz, w różnym wieku, naprawdę. I nawet mam doświadczenia takie, że im starszy ten nauczyciel, tym bardziej jest empatyczny, bo już swoje naprawdę przeżył. Być może i czasami też, tak. Trudno zrozumieć czasami ten brak autorytetów, że chciałoby się z góry, ale myślę, że to doświadczenie uczy, że jednak dzieci potrzebują kogoś po drugiej stronie, komu można przede wszystkim zaufać, ale roszczeniowość rodziców i ta nieświadomość jest jednak jeszcze duża i kochani rodzice, naprawdę musicie dużo czytać po to, aby być świadomym w ogóle tego, że ta relacja między rodzicami a nauczycielami jest przede wszystkim dla dziecka. Aby tak. ono się rozwijało, aby rozwijało, było otwarte na swoje pasje, a my bardzo często dzieciom narzucamy, co jest właściwe, co nie, a to one przecież muszą odkrywać to, bo odkrywają to empirycznie, a nie tak, słowami dokładnie. I słuchaniem kogoś innego. No wiesz, bardzo często też myślę, że dzieci na przykład słyszą też w domu, jak rozmawiają rodzice i mówią negatywne właśnie jakieś takie rzeczy na szkołę, na nauczycieli. Nigdy nie powinno do czegoś takiego tak naprawdę dojść. Ja wiem, że czasami różne rzeczy są, rodzice też czują niesprawiedliwość, też może właśnie spotykają się ze ścianą, z brakiem empatii, z brakiem zrozumienia, ale to naprawdę, jeśli nawet rodzice chcą pogadać, to muszą być pewni właśnie, że to nie jest w zasięgu dziecka, bo ono to później przekłada na to środowisko szkolne, a wierzy naprawdę w to bardzo, co mówią właśnie rodzice w domu i niestety to później właśnie gdzieś tam przekłada się na to środowisko szkolne i ich podejście nawet do samych nauczycieli. Także takie dziecko, które słyszy negatywne rzeczy o danej osobie, ono będzie uważało, że tak jest. I później w szkole właśnie też może gdzieś tam się tym no, po prostu odpłacać. Być może właśnie z miejsca już jest niemiłe dla tej osoby, bo to nie musi być tylko nauczyciel, ale to może być też na przykład jakieś inne dziecko, no nie? Także no różnie z tym bywa. Także naprawdę to trzeba mieć na uwadze, że to nie powinien być ten właśnie przykry obowiązek, o którym też mówiłyśmy na początku, o te takie negatywne właśnie podejście do tego wszystkiego, do tych sytuacji, ale właśnie pokazanie, że no, to miejsce, w którym właśnie jest szkoła, jest miejscem bezpiecznym, że tam dziecko powinno po prostu czuć się dobrze. W związku z tym w domu też powinno słyszeć dobre rzeczy o tym miejscu. Wydaje mi się, że takie racjonalne też podejście, że jeżeli jest jakiś problem, to rozmawiamy o tym wspólnie, tak. nawet z dzieckiem, jeżeli to dotyczy też Pewnie. Dziecka i szukamy rozwiązań, a nie skaczemy sobie do gardeł, właśnie. Bo tak. życie taki, wiesz, chyba z tym walczy. Moja ostatnia książka jest o tym, że my posługujemy się częściej założeniami z góry, bo tak jest prościej, a nie dociekamy. Tego, no co się wydarzyło. I to jest i chyba klucz być. Do wszystkiego. Tak. Tak. Więc miałam cię zapytać, jak rodzice mogą wspierać proces edukacji swoich dzieci, to wydaje mi się, że to jest słowo wytrych. Współpraca z nauczycielem, rozmawianie z nauczycielem, na argumenty, tak? Na to, na szukanie wspólne pewnych rozwiązań. Powiem ci, że byłam świadkiem ostatnio na zebraniu rodziców. Mamy taką klasę, która no, rozrabia generalnie, nie? Niewłaściwie się zachowuje, a to dlatego, że są bardzo energetyczni. I jest sporo dzieci, które są takimi osobowościami dominującymi. No i był problem i wspólnie z rodzicami znaleźliśmy rozwiązanie, jak wesprzeć nauczycieli i ta dyskusja między rodzicami a nauczycielem była po prostu cudowna. I będziemy sprawdzać, czy to działa, czy nie. Jak się okaże, że nie działa, zakładam, że będziemy szukać nowego rozwiązania. No i właśnie tak o to chodzi. Pomyślałam, i tak pomyślałam sobie, że to właśnie tak powinno wyglądać. Tak, bo to też nie da się tak właśnie zrobić, żeby tych problemów po prostu nie było, albo zamknąć się na nie, bo to dalej nie będziemy mieli rozwiązania. Ale właśnie o to chodzi, żeby nie oceniać, nie oskarżyć z góry, tak? Tylko właśnie, nawet jeśli ten problem jest, no to co ja mogę zrobić właśnie, żeby było łatwiej? I właśnie w tę stronę wszyscy powinniśmy dążyć. Też jeśli właśnie chodzi ogólnie o wspieranie jakiejś takiej efektywności tej nauki, jeśli też chodzi o rodziców, no to fajnie by też właśnie było, żeby jakby rozmawiać też z dziećmi na ten temat, chociażby właśnie jak działa mózg. Jeśli mówi rodzic, idź na przykład i sobie powtórz, no to może warto jakby pogadać dlaczego, tak? Także na przykład ja zawsze mówię dzieciom o krzywej zapominania Ebbinghausa, która właśnie skupia się na tym, żeby materiał nowy powtórzyć w ciągu pierwszej, trzeciej i szóstej doby. I ja rysuję te wykresy dzieciom na tablicy, nie? I wiesz, jakby ja im mówię, czemu to jest ważne, żeby na przykład dzisiaj zajrzały do tych notatek. Bo właśnie jeśli chodzi też o brak prac domowych, to nie jest tak, że to jest złe. Tylko nasze podejście znowu jest tutaj do tego kluczowe, bo dzieci odebrały to jako, i to też pewnie jest problem z tym, że nie było odpowiedniej edukacji, tylko po prostu był bam, koniec prac domowych i tyle, ale one od razu utożsamiają to z tym, że jeśli nie mają prac domowych, to nie muszą się uczyć.
A to w ogóle tak nie powinno być. Także nie ma tych prac domowych, jakby tych pisemnych, tak, które mają dać im więcej czasu, ale to absolutnie nie jest tak, że mają się nie uczyć. One mają powtarzać, ale niech to będzie 5, 10, 15 minut i to im na pewno wystarczy, ale żeby właśnie nie było takich sytuacji, o których słyszałam, że dzieci już nawet plecaków właśnie z samochodów nie chcą zabierać, bo jak nie ma prac domowych, to po co im to jest potrzebne, nie? A poza tym fajnie jest mieć świadomość, z czym dzieci mają problem. No moje mają, piszą jak kura pazurem i kaligrafię robimy codziennie. Jest to nasz rytuał przed bajką, przed czymkolwiek innym. I to też daje zawsze dzieciom czas na odpoczynek po szkole. To jest też ważne, żeby też dziecko samo zdecydowało, kiedy chce to zrobić i wybrało, kiedy jest dla niego najlepszy moment. Czasami są negocjacje, wiesz, nie, typu a przed snem na sam koniec, ja mówię, ale zobacz, robisz jak kura pazurem, bo już jesteś tak zmęczona, że no nie da się, więc ten wybór też powinien mieć jakieś w sensie takie ramy ograniczone troszeczkę przez rodzica, żeby to było racjonalne. Tak. Natomiast tak, niech dziecko samo zdecyduje, niech samo, właśnie danie wolnej ręki dla dziecka, rozmawianie z nim, tej swobody, musisz to zrobić, bo to jest ważne, ale zdecyduj, kiedy i w jaki sposób chcesz to zrobić, nie? I właśnie tutaj Maja, to jest taki mój kolejny konik, o którym powiem, właśnie samodzielność dziecka. I ja właśnie teraz już będę szykowała kurs dla rodziców, mam datę premiery ustaloną na sierpień, żeby właśnie wdrożyć dzieci w tę samodzielność i żeby być świadomym, jak bardzo to jest istotne. Bo ja też mam uczniów, którzy nawet teraz będąc w szóstej klasie dalej mówią, że jeśli mają ustroju na WF, to nie mają go tylko i wyłącznie dlatego, bo mama im nie spakowała. Przecież to zawsze jest po pierwsze mama, nigdy to nie jest tata, ale my faktycznie chcąc w ten sposób pomóc dzieciom, żeby było szybciej, żeby było lepiej, tak naprawdę no nie robimy nic dobrego, bo my wyręczając właśnie te dzieci, pozbawiamy ich tego procesu nauki i sprawiamy, że to dziecko nigdy się samo właśnie już później nie nauczy. Będzie miało duży problem, może o tak. I naprawdę warto jest zaczynać już od pierwszej klasy moim zdaniem, chociażby, żeby absolutnie nie pakować temu dziecku plecaka, tylko właśnie szukać takich sposobów, które sprawią, że to dziecko będzie w stanie samo się uspakować i będzie w stanie zrobić to dobrze. I zachęcam właśnie też tutaj wszystkie osoby do tego, żeby gdzieś tam na ten mój profil wejść, trochę o tym poczytać też. Ja też właśnie będę przebudowywać teraz stronę, żeby właśnie było o tym więcej informacji, bo na razie zbieram osoby do zapisów na listę zainteresowanych, ale właśnie to jest ogromny problem, który ja widzę w szkole. Dzieci, które są niesamodzielne, które są wyręczane przez rodziców, a które tak naprawdę można poprowadzić w zupełnie inny sposób, ale właśnie ważne jest to, żeby właśnie im to pokazać, więc w związku z tym no, rodzic też potrzebuje narzędzi, żeby wiedzieć, jak to zrobić. I myślę, że to będzie hit, tak będzie naładowany to naprawdę taką konkretną wiedzą, więc no, zachęcam do tego, żeby gdzieś tam to śledzić, bo też zebrałam właśnie takie swoje doświadczenia, które gdzieś tam też widzę i z tym po prostu dzieciaki mają największy problem, to ja właśnie chcę dać tą odpowiedź i te narzędzia, żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby tego już nie było właśnie w kolejnym roku szkolnym. Paulino, to jak się zgodzisz, to ja Cię zaproszę na rozmowę o samodzielności, bo to jest też mój konik. O super, bardzo chętnie. Bardzo, myślę, że też w opisie pod filmem, jeżeli pozwolisz, zamieścimy link na tą listę. Co prawda super, będziemy publikować za miesiąc dopiero, ale może nie będzie za późno, żeby o tym poinformować. Spoko. Nie, myślę, że będzie okej jeszcze, akurat będzie końcówka. Gdzieś tam właśnie też tej przedsprzedaży pewnie. Super, a jeszcze chciałam Cię zapytać o samodzielność. Czy Ty jako nauczycielka pozwalasz dzieciom w jakiś sposób na tą samodzielność podczas swoich lekcji? No tak, jak najbardziej. W ogóle wiesz, tak jak mówisz nawet chociażby o tym decydowaniu, o tym wyborze, to ja na przykład też bardzo często też uważam właśnie, że to jest też kluczowe, żeby ten wybór dzieciom dawać. Więc na przykład jak zaczynamy lekcję i wiem, że na przykład dzisiaj mogę tam dać coś luźniejszego, że tam nie mamy jakichś tych zagadnień gramatycznych, że jest coś właśnie, co będzie dla nich takie łatwiejsze do przyswojenia, to na przykład daję im wybór, nie? Dzisiaj robimy ten temat czy ten. Chcecie zrobić czytankę, czy tam robimy na przykład lekcję ze słownictwem. Także jakby daję im też wybór w tę stronę, żeby właśnie to one ze mną też budowały ten proces lekcji, żeby na przykład miały właśnie decyzyjny głos chociażby w tym wyborze tematu, który jest. Ale też bardzo często jest tak, że na przykład dziecko prosi mnie, żeby coś tam mu zrobić.
I to naprawdę, Boże, czasami to są dzieci z szóstej klasy, które na przykład w kinie proszą mnie o to, żeby otworzyć im opakowanie czegoś, nie? O Więc matko. ja mówię wtedy nie, 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 mówię, Przepraszam. chodź, no ale tak, ale to jest właśnie naprawdę i to się zdarza. Także ja mówię, chodź, chodź, mówię, ja nie otworzę, ale pokażę ci, jak to zrobić, nie? I dzięki temu właśnie jakby ja to podtrzymuję zawsze i zachęcam dzieci na przykład do tego, żeby korzystały z Librusa, żeby właśnie wchodziły do tego, żeby sprawdzać, czy tam nauczyciel też czegoś nie wysłał, bo większość przecież nie ma dostępu. Mama sprawdza, po co ja mam sprawdzać, nie? I zachęcam ich też do prowadzenia kalendarza na przykład, żeby sobie gdzieś tam zapisywały właśnie jakieś różne rzeczy. I to też będzie wszystko to w tym moim kursie dla rodziców, żeby właśnie pokazać, że naprawdę warto, bo mimo wszystko czasami jest tak, że ten pierwszy krok, te pierwsze 2-3 razy będą dla nas trudniejsze, zajmą nam więcej czasu, ale później przecież w efekcie będzie to, że to dziecko będzie zaraz w stanie samo to zrobić. I naprawdę warto w tym kierunku iść. Ja też bardzo często proszę ich o pomoc, także żeby mi właśnie pomogły coś zrobić, coś przynieść, coś zanieść, no nie? I one też wtedy czują się takie bardzo potrzebne i wow, dałem radę i coś zrobiłem, pomogłem pani. No one chcą to po prostu też robić, bo no, dzieci z reguły po prostu takie są też, że tak, że są chętne do tej pomocy tym dorosłym. Ale A też my albo to budują pewność wykorzystamy, siebie, prawda? Pewność dokładnie, tak, siebie, że są pewnie, sprawcze. Wiesz, ja tak. tak sobie myślę, tak rodzice kultywują na przykład to, że dziecko samodzielnie nauczy się jeździć na rowerze. No to skoro jeździ samo na rowerze i się nauczyło, to i zapakuje sobie śniadaniówkę i Pewnie. dopilnuje tego, czy ma wziąć strój na WF. Im wcześniej zaczniemy, tym No lepiej. A pewnie, niech że go tak. zapomni nawet, nie? No, No i oczywiście. dobrze, wtedy się No. nauczy. A jak zapomni to 3 razy pod rząd, owszem, to może budzić rodzica irytację. No ale to jest jego dziecka błąd i to ono właśnie musi pamiętać i musi Tak. popełnić właśnie I te to jest błędy. bardzo A my ważne. chcemy wszystko Czasami. idealnie, Tak, nie? tak, Nie tak. I ma. czy, ale Życie czasami nie jest właśnie idealne. kosztem, dokładnie, kosztem tego, że będzie gorsza ocena, kosztem tego, że właśnie będzie jakieś nieprzygotowanie, kosztem tego, że na przykład dziecko nie będzie ćwiczyło na WF-ie, bo nie będzie miało stroju, ale właśnie to będzie uczyło to dziecko w przyszłości, jak uniknąć takiej sytuacji. I my bez tego po prostu nie zrobimy nic. Ja też mogę odnieść się właśnie do języka angielskiego ogólnie rzecz biorąc, bo też bardzo zachęcam dzieci do robienia takich rzeczy, które właśnie są w stanie pomóc im uczyć się też szybko, nie tylko efektywnie, ale i szybko, bo tego właśnie czasu jest mało, wiadomo, no te dzieci mają też różnego typu zajęcia, czasami te dni są bardzo przyładowane, a też nie powinny być, ale ja chociażby właśnie ostatnio stworzyłam takie karty, które są do nauki słownictwa dla młodszych dzieci. To są karty, które bazują na skojarzeniach. One właśnie są nazwane skojarzeniówkami. I tutaj na przykład właśnie mam taki sobie długopis, także pen, który jest właśnie z wąsem, w związku z tym, że no pen to się kojarzy z panem. Więc jest tutaj właśnie ta A, postać sprytne. długopisa, która ma im to przypomnieć, nie? Więc mam właśnie tutaj teraz takie fiszki, które bazują na przykład właśnie na tej nauce w zgodzie z naturą mózgu, czyli właśnie które pokazują dzieciom, jaką drogą pójść, żeby się szybko tego nauczyć, żeby szybko to przyswoić. I one naprawdę są w stanie to zapamiętać momentalnie, bardzo szybko. Także jest to coś, co powinniśmy pokazywać. O, zobacz, tutaj pokażę Ci jeszcze jedno. Na przykład mam desk, czyli biurko, ale właśnie Ale dziecko jest odrabia deska do pracę domową krojenia. na desce, no dokładnie, no nie? A mózg lubi takie ciekawostki, Tak, nie? Bo od razu bardzo, jest coś bardzo, dziwnego i on wtedy to tak. zapamiętuje, nie? Coś I nietypowego. ja to też właśnie robiłam z tymi dziećmi na lekcjach i pokazywałam im i one później faktycznie bardzo w to wchodzą, bo to jest najczęściej jeden właśnie taki punkt zapalny, który sprawi, że później to dziecko będzie w stanie przełożyć na inne lekcje, na inne zajęcia, na inną naukę. I one naprawdę wymyślają cudowne rzeczy. Więc to też jest jedna z tych rzeczy, którą ja ostatnio stworzyłam. A wracając jeszcze do przerywników śródlekcyjnych, to jest w ogóle moja pierwsza pozycja, w której byłam współautorką, bo mam taką księgę. Księga rozruchów i przerywników, ja ją właśnie stworzyłam z Super. Olgą Woj, która jest neurodydaktyczką. I tu mamy prawie 400 ćwiczeń na to, jak właśnie podnieść dzieci z ławek i jak to właśnie wykorzystać w sposób właśnie bardzo kreatywny, bo tu mamy właśnie nie tylko ruch, ale też koncentrację, kreatywność, mamy uważność, mamy
Mamy też ćwiczenie właśnie tej koncentracji i skupienia, także jest naprawdę tego dużo, a to właśnie też jest odpowiedź na to, co mówiłaś, co zrobić, żeby nie zajmowało dużo czasu przygotowywanie się. To właśnie chociażby też te gotowe materiały, które ja od niedawna, co prawda, ale tworzę. Także też mam nadzieję właśnie, że będę iść w tym kierunku, żeby ułatwić właśnie tą codzienność i nauczycielom, i rodzicom. Że jak mówimy o tym właśnie chociażby, że ten ruch jest potrzebny, to żeby ten rodzic i ten nauczyciel wiedział dlaczego. Bo to nie jest tak właśnie, że to się bierze z kosmosu i właśnie to jest spełnianie życzeń dzieci. No nie, i taki bo to kaprys jest mam, właśnie, nie? Tak, to jest właśnie jakby uwarunkowane czymś i to jest psychologia, to jest ta neurodydaktyka, to wszystko właśnie odnajduje odpowiedź w nauce i dlatego też właśnie zachęcam, żeby śledzić mój profil i żeby było tego więcej i żeby właśnie rodzice byli tego świadomi. No bo niestety, ale też nie zawsze właśnie spotkają na swojej drodze nauczyciela, który będzie im o tym mówił. Ale faktycznie żyjemy teraz w świecie, który daje nam możliwość znalezienia sobie też takiej osoby i czerpania wiedzy od niej. Super. Ten profil to nauczycielka bliskościowa. Zachęcamy do czytania, do uczenia się o tym, jak uczyć, jak się dzieci uczą, jak się rozwijają i dlaczego warto mieć właśnie bliskościowe podejście do dzieci nie tylko w rodzinie, ale i w szkole. Moim gościem była Paulina Szomko. Paulino, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również. Bardzo miło mi się z Tobą, Maja, rozmawiało. Dziękuję i mam nadzieję, że to pierwszy, ale nie ostatni raz. Myślę, że na pewno. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pa. Pa, pa.